Siema, z tej strony Bartek, dzisiaj jest ze mną Cezar. Witam wszystkich. Kobel. Halo, halo. Inno na im... Przemek. Siema. A to kolejny odcinek oczywiście z gry GTA 5 i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie kolejny tryb adwersarza. Tym razem wypadł na linię śmierci. Linia śmierci została po prostu wpuszczona do gry 21 listopada 2016 roku. I polega on po prostu na tym, że jeździmy sobie na motocyklach i niszczymy swoich przeciwników smugą świata, można powiedzieć. Oczywiście motocykle to są Nagasaki Shotaro, czyli bodajże jeden z najdroższych samochodów, motocykli, przepraszam. Z tego co orientuję się, to kosztował bodajże gdzieś w okolicach 2 200 000. Możecie mi poprawić w komentarzach oczywiście. Tam z Cezarem rozmawialiśmy także przed odcinkiem, że motocykl, który wyszedł na Halloween, kosztował bodajże też w tych okolicach, więc no, motocykle po prostu są drogie jak samochody. No cóż, Rockstar, brawo dla was. Okej. Okay. Pora dnia, oczywiście południe, docelowa ilość run to są 3, blokada widoku jest brak, czas trwania runy to 5 minut, odrodzenie drużyny to jest 6 żyć, rodzaj gry ostatni żywy i radio to jest... Raczej was nie powinno interesować, bo radio mam włączone ogólnie w GTA, żeby po prostu prawa autorskie mi nie zabrali, tak? Okej, więc startujemy w takim razie. Oczywiście pragnę wam przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarze pod filmem, jaki następny tryb możemy zagrać, oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka być na bieżąco z materiałami, oraz zajdźcie tam do Cezara, bo chyba jako jedyny ma jakiś tam w miarę fajny kanalik, można powiedzieć. Okej, jesteśmy pomarańczowi. Cezar jest niebieski, Kobel jest różowy, różowa power. I Przemek jest jako zielony, więc gotowy. Dobra. Zielony. No to lecimy w takim razie i chłopaki miłej gry życzę i żebyście przegrali. Oj, Bartek, zobaczymy. Dzięki nawzajem. To co, wszyscy na Bartka? Ej, halo, dokładnie. Nie, co to mam nadszyć? A wy najgorsze lamy. Ja wam dam. Bytujemy z tobą. Okay. Teraz wątpię, czy jesteś ze mną, czy nie, serio. Dobra. Lecimy w takim razie. Dobra, w takim razie polujemy na Kobla. Bo Kobel jest najbliżej mnie. Kobel, cip cip. Słodka kukurydza. Mam cię! Dobra, Kobel zniszczony. W takim razie 1-0. Oczywiście tam widzicie, że po każdej rundzie po prostu jak ktoś zginie, to traci życie. I wygrywa ta osoba, która... Wow, odbijałem się! What? Odbijałem się od twojego motocykla. No bestie, to nie fair. Właśnie udało mi się zniszczyć Przemka. Jak się czujesz, Przemek, z tym faktem, że ci zniszczyłem? Bardzo dobrze. Ja do ciebie zniszczyć. No czekam takie... Jak się nauczył w to grać oczywiście. Przemek, właśnie mi minąłeś. No, widzisz, Przemek, masz taką linię, masz taką smugę, nie? Nie, kujdy. Masz taką... Już mnie dwa razy Bartek zniszczył. No bez jaj. Bartek Kerry, kurde. Jak Izak normalnie jest. Dajemy ci pory. No, Bartek, jesteś słaby. No tak. Nie, Przemek! Jakie, kurde. Coś mówiłeś? Uwielbiam wam, o kurde, sam zabiłem. Brawo. Aha, o samo. Boże. Właśnie muszę klikać F1, żeby sobie jakiś fajny... Ten... Orzesz... Nie jest dobrze! Jaki fart, że po prostu jak? Miałem ten... Miałem cały czas... O. Wiesz co miałem? O farcie mówiłeś? Nie, po prostu cały czas miałem... O, mówię coś o farcie? Wylądowałem idealnie na twojej linii. A widzisz, jaki peszek. Dobra. Wypadł właśnie. Wow! Oczywiście to był wypadek przy pracy. Pierwszy raz zginąłem, chłopaki już kilka razy zginęli, więc... Kobel, no ja trzy, cip cip! Jest to najlepszy! Możesz! Aaaa! A mnie zaskoczył dobrze teraz tak. Cezar. Dobrze, Cezar. Dobrze ci tak. A mnie teraz Cezar zaskoczył bez kapy. Kamień i prostaku. Chodzi Bartku. O ty mendo dworska w pospolitusie. O ty kurde, dobra. Kolejna rundka. O i Kobel został wyeliminowany. Mówiłeś? Przepraszam, to był Przemek. Przepraszam, pomyłka przy pracy. Oczywiście nie daje fory. Same pomyłki aż przy pracy. Standardowo. Halo. To, że ty jesteś pomyłką, jest to znaczy, pomyłka, że ja to jestem. Tak już jest. O ty kurde. O ty. Dobra, chodź tutaj. Poglądam Cezara jak gra. Reklami. XD? Nie. Jak ja się uratowałem tutaj, to ja nie wiem. Ja w ogóle zapomniałem o power łapach. Oczywiście na tym trybie są jeszcze power upy typu tak skakanie przez tą linię, szybkość. I w sumie jeszcze nie wiem, co tam jest. Szybkość? Zwalnienie czasu? No halo, może jakaś... Zwalenie? No tak, on jest podskok. Zwolnienie. Boost, szybkość i spowalnianie czasu. No tak, no to mówiłem, to okej. Jakie slow-mo teraz? Bartek wrzucił, czy tak, ja. No Bartek. Obuś!
Kobusiek! Kobusiek! Jestem najlepszy! Kobusiek! Trzy życia! I wygam już to. Już niedługo. Kobusiek! Cip, cip! Tak. Jest! Przeskoczyłem! Skillor! Jaki skillor? Bez kitu. Ja co zrobił? Na farcie. Killer chyba Bartka. O fuck. Co zrobił, proszę państwa? No i właśnie, Kober, ja samobójstwo. To Bartek co? Cezar, w razie wygrasz na... to. Wygrasz to, Cezar. Cezar, robisz to. No spokojnie. On robi duże rzeczy, ale to jest może nie odcinek, kappa. A ty jesteś na górze, tak? Nie, ty byłeś. Nie, byłem za tobą. Nie, u mnie był znacznie, jakbyś był na górze, jakbyś przeskoczył czy coś no, takiego. No bo przeskoczyłem. Nie, kurde, za wolno jechałem. Tak zaliczyłem najbardziej pechową śmierć. Podskoczyłem i spadłem idealnie na linię Przemka. O Jezus, mało co mi na swoją linię właśnie nie wpadł teraz. Tak się śmieje się z kobla, bo jak każdy się śmieje z kobla, to każdy się śmieje z kobla. Gień, suko! No chyba ty. O kurde, nie udało się. Chyba ty wypadł. Prawie bym wypadł, prawdę powiedziawszy. Nie! Jaki fart życiowy! Życiówka! I się odbił od tego? Tak! Po prostu fart życiowy. Cześć Cezarek? Wiem, że... Cześć. Teraz będziemy tak sobie w kółko jeździć, tak? Aż ktoś nie zrobi... 30 sekund macie jeszcze. Nie, to ja mam 30 sekund, żeby Cezara raz zniszczyć przynajmniej, nie? Tak. Aha, to cześć. A gitara się ma. A ty kurde, chodź tutaj Mendo. Właśnie busta zebrał. Aha, spokojnie. Pyk. 15 sekund. Dajesz Bartek. Nie ma. Ach. Myślałem, że po prostu wpadniesz na tą linię, nie? Zepsułeś, Cezar wygrał. No niestety. No cóż, daliśmy Cezarowi forę, bo nikt go nie lubi, to wiesz. No chyba ciebie. Okej, w takim razie pierwsza rundka za nami. Zostały jeszcze bodajże tam 3. Nie wiem, ile mapek sobie zagramy. Chyba zagramy tylko 2, co najwyżej. Jestem najlepszy. Nie, daliśmy ci po prostu fory. Mhm. No tak. Teraz wszyscy likwidują Bartka na początku. Ej, co, czemu? To miał dobry widok na odcinku. Tak, jak grają amatorzy. Aha. No tak. I Przemek oczywiście, bo Przemek to nawet nie jest amatorem, to wiecie. Nie Przemuś? Jezus. Oczywiście w komentarzach piszcie, witamy nowego członka Hoksów, Przemek. Już nie nowy. No, ale jesteś nowy na odcinku. Więc witamy nowego, kurczę, Hoksa. Mam nadzieję, że tam Przemka bardzo miło przywitacie oczywiście, bo jest dość, oczywiście, bo jest fajnym człowiekiem. Naprawdę jest spoko gościem, więc można... Oh, fuck. Nie! Na własną linię wpadłem! Dobrze mam tak. Kobel na moją, a ja na swoją wpadłem. To Cezary nie zginął w tym momencie. A wkliknijcie E, H, będzie fajna zabawa. Czekło. Nudna ta gra, jest głupia. Miał ktoś na widoku z góry? Właśnie mówiłem, żebyście kliknęli H. To ja kliknąłem H. Kobel pewnie samobójstwo. Kobel, w ogóle nic o ciebie eliminował, sam się wyeliminujesz prędzej czy później. Cześć. Dobra, chodźcie do mnie, ci. Aha, Przemek popełnia samobójstwo. No bez kitu, dwóch się eliminuje, tylko ja z Cezarem walczę. Spoko, ja wypadnę z mapy jeszcze. No znając ciebie na pewno. No co Cezarek, myślisz taki fajny jesteś? Myślisz, że co? Orzesz! Uff! A między twoją linią. Ja, naturalnisz, chodź tutaj. Kobel! Cip. Słodka. To jest mój... Kobe! Mój bus! Jest! Dobra, mam to u mnie, jak ty umarłeś? Czemu ty nie umarłeś od mojej linii, tylko... Bo spróbowałem ją ominąć i spadłem. Nara, Cezar, lamusie. A zagram z tym... A to było? Ha, nie. No ha. Ha. Ale Cuf. Ha tylko taki czarno-biały efekt daje. Nie, ha to jakieś flirty chyba. Flirty zmienia, flirty. Coś... A którymś było widok z góry? Orzeź w żopu. F? Alt F4? Enter? Mam cię, Przemek. No, ty skasz Alt F4 i Enter.
Nie! Wyskoczyłem! Zagabiłem! Chcieliśmy zrobić to samo chyba i... Boże! To będzie najbardziej rakowe na świecie. No ale no cóż. To chyba ty. Nie, jestem... Przemek! Cześć Kobel, na razie Kobel, co tam? Cześć! Jezu! Zapatrzyłeś na Przemka z tyłu! A tak ci się Przemek podoba? Nie wiedziałem. No bo myślałem, że wierzę w moją linię i no. Nie bardzo... Fuck! NIE! Znowu! Chciałem zrobić Kobla, zrobiłem sam siebie. Zrobiłeś mnie, bo nie miałem jak uciec stamtąd. Tylko, że nie przemyślałem tego, jak potem to wpłynie na mnie, nie? Cześć Cezar. No cześć, ja mam bustaty, nie? No spoko. Ja żyję, a ty nie. Ja też żyję. Jeszcze. I mam najwięcej żyć i mam 5, a ty masz 3. Jakim względem masz 5 żyć? Dawajcie na Cezara, bo Cezar tutaj jest taki kozaczek trochę. No ja was niszczę, po prostu. Jeżdżę za wami i po pierwsze, sami się niszczymy. Nie, Przemka zniszczyłem kilka razy, ciebie zniszczyłem. No, Kobla jeszcze nie zniszczyłem tylko. Ale my się właśnie z Koblem sami niszczymy, to wiesz. No, ale Kobla właśnie odpadł, więc... Serio przed Przemkiem odpadłeś? Tak. Trochę taki wstyd, ci powiem, Kobelek. Nie miałem jak go wyminąć. No wiesz, bo to jest Przemek, nie? Taki raczek ogólnie. Nubek, do sprawy. Dobra. Jestem teraz pomiędzy... Będę ja powoli, ostrożnie jedzie. No, może nie chcesz wpaść na linię tego, Cezara bodajże. Fioletową, tak? Ja co teraz z Przemka wyeliminowałem? Tyk. Wiesz. Jakim cudem? Miałem skok? No, ja w to nie wierzę. Jak było blisko, żeby Cezara przynajmniej jeden punkt. No i teraz będzie znowu bawił ze mną. No kurde, nie ma tego. Nie ma tego. Podobno lubicie się chodź, wspólnie chodź. Bawić. Chodź. Cip, bajtuś. Cip. Perfek. Chciałem, nie wyrobiłem po prostu na zakręcie, nie? Aha, i znikły teraz wszystkie busty. No i gitara. Gitara się ma. Gitara. Kontra boss elo. Yes. Dostałem raka mózgu. Ulele, cześć. No jeszcze lepiej, Kobel. Raz. Jeszcze Kobel lepiej, no jeszcze bardziej mi... A co, taki cwany jesteś? No to... Orzesz żop! Tak? Myślę, że jest taki cwany. No zobacz, został mi ostatni. Oczywiście daję fory Cezarowi, żeby nie było. Tak. No tak. Powtarzaj są busty. Mam busta. Szybko, Zed. Niech to szlak! Odbiłem się od... I jeszcze spadłem! Od Cezara się odbiłem. A to jest... Ile? Jestem mistrzem. Mówcie mi mistrzu, panie mistrzu. Wiecie co, ostatnią rundkę sobie to jest do 4, ale wiecie co, zrobimy sobie teraz cięcie i pójdziemy sobie na kolejną mapkę. Oczywiście Cezar wygrał, więc widzimy się po krótkim cięciu. Gratuluję Cezar, kolega. Okej, wracamy teraz tak po takiej krótkiej przerwie. Linia śmierci 2, Cezar oczywiście wygrał pierwszą rundkę. Postanowiliśmy sobie... No tak. Postanowiliśmy po prostu, że troszeczkę sobie skrócimy czas, ponieważ troszeczkę to długo trwało, więc tak. Teraz jest odrodzenia drużyny 4 życia i docelowa ilość rund 2, więc zaczynamy drugą mapkę. Tego trybiku. Zobaczymy, kto tym razem wygra ten tryb. Mam nadzieję, że ja, kappa. Okej. Okay. Stawiam na Kobla. Na Kobla. Tuna będzie. A ty kurde, przepomnę. Dobra, jestem pomarańczowy. A ja zielony. Przemek jest znowu różowy. No, Jezu, znowu. Kobel znowu jest różowy. Kobel, ale tym razem trzymaj się trasy, a nie żebyś wypadł, czy co nie? Takie tam małe info. Okay, to jest, a to jest chyba to, skąd zbytnio wypaść nie można. O, da się, da się, z tego lejka da się wypaść. No wiem, ale to trzeba naprawdę być mistrzem raków. No to Koblem wystarczy być. Bartek? Tak. I Bartkiem. Wow! Miłem! Dzięki przynajmniej za wybicie. Jezu, wiesz co, ta mapa na ciemno jest ładniejsza, chodzi lepiej. Ale po prostu miniaturka o to chodzi, nie? Żeby było ładniejsza. Ale ucisz. No. Tak. Nie ma rodzaju, tylko stwierdzam fakt. Poczyj. A co to fakt? Coś, czego nie masz. Surprise, motherfuckadzi, dobra? Wow! A ty nubie, chciałeś mnie porobić. Ale mnie porobił. Jesteś nubek. Dawaj, Kobele. Dobra, jadę kurde jak w Matrixie. Ogólnie ten tryb jest bardzo podobny do filmu Tron bodajże, z tam któregoś... NIE! Wow! Porobieni! Porobieni! Chciałem zrobić Kobla Batman. Porobieni, kurde, jak ten Trynkiewicz na dzień... Dobra, wróć. Na dzień kobiet? Wróć, żeby nie było kontrowersji. Okej, w takim razie. Kobla z Fanta Przemek, okej.
Dobra, trzeba barka. Z motorów, tak. Zostawcie mnie, co o co wam chodzi, nubki, halo. Masz 4 życia. No to masz problem. Można wysiąść z motoru? Tak, można. Prawie, Przemek. On ma dobrą przyczepność, widzę. Aha, ja się wyblokowałem. Aj! Nie mogłem! Nie mogłem po prostu skręcić, nie? Jak byłem na górce. Dobrze, jest. Ja. Ty masz 3, ja mam 3. Ja się zblokowałem. Kurde. Dawajcie na Cezara! Kobel umiera! Cezar, Kobel, czemu ty zawsze umierasz? No easy. Nie wiem. Ale... Jak? No, jestem lepszy po prostu. Pogódź się z tym, chłopcze. No, chyba ty. No, tak, ja. Dokładnie ja. Jestem najlepszy, jestem wspaniały, każdy to wie. I migdały. Co? Nie pytaj. Myślałem to na szybko, XD. You what, mate? Dokładnie tak. Abra. No, macie, kurde. Działa ten podskok. No, musisz bardzo blisko być linii. No właśnie. Jest słabym graczem po prostu, Kowal. Powiedział Przemek. A z tym pogodzić. Przejechałem, a za mną się bus zespił, super. Ja sobie lecę teraz w kółeczko, nikt mnie nie goni. Nie wziąłem busta. Trudno. Ja jadę, podskakuję tu nawet... Nie! Dobrze. I Cezar jest. Popełniłem samobójstwo. Ten zielony. Jestem dybylem. No chyba ty. No, mówię, że ja. Weź słuchaj trochę, Cezar. Jest Cezarak. Dobra, proszę Jezu, państwa. Jezu, Bartek. Bartek. Dobra, proszę państwa, trzeba to po prostu... Wow! Porobiony! Ale widziałeś jak to było? Ja, ty mnie tak odbiłeś, po czym ja naprzem kalnię tą górną zahaczyłem. To było wszystko zsynchronizowane nasze starcie. Dokładnie. Synchronizowane cykle? Okej, okay, spoko. A teraz nie... Porobiony. Dobra, daj. Wjechał... Frajerzy! Serio? Przyjechałeś przez swoją linię, cię nie zabiło. Nie, bo byłem na górce. Byłem na górnej części linii, nie? Dobra. Ona była na dole, a po prostu ja sobie przyjechałem dołem. Ona była na górze, a ja sobie przyjechałem dołem. Przemek. Przemek. Ej, z lewa mi gram. Bartek. To Karakan. Chciałem, że pojedziesz do góry. Nie, pojechałem na dół, bo ja lubię być na dole. Dobra, panie, mamy lubię jeszcze... być na dole, kiedy ty na górze, a nie, to było na odwrót. Cezar wygrywa, a oni mają remis. Aha, zaplątałem się was tą linię właśnie. Właśnie widzę. Bartek. Dobra, Przemek, Boże, dawaj. Boże, jestem idiotą. Zahaczyłem się o własną pieprzoną ja tego linię. Nie kończę. Co, ja mam koniec życia, dokładnie. Okej, okay, więc... Kto wygrał? Cezar? Tak, ja. No właśnie z motocykla, lol. No farcie, wygra. Dobra, run two. W takim razie run two. Ja po prostu jestem najlepszy. Ha, 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 bardzo śmieszne. Dałem ci fory. A ty jesteś lepszy, to ja jestem kurde krowa święta. To jesteś świętą krową. Może świętą świnią. Przemek, halo, to masz takie życiowe doświadczenie, to znaczy, że ja muszę mieć takie mieć, no. Bartek, daj trochę mleka. Może świętą sobą? Więc to poczekaj, troszeczkę, potro dam ci jakiegoś białego mleczka. Pozwól akumaty. Dobra, lecimy. Ostagowani film 18+. A co to kumaci są? Coś, czego ty nie masz. Tak samo jak piąty... A, odbiłem się. A, dobrze ci tak. Przemuś! Jezu. Nie! Jest! Czego? Jest! Przemek, widziałeś to? Tak. Skiller Bartek, kurde. Tak, Skiller, za chwilę spanę na dół. Dostałem lagi, to mocne. Ha. Dobry Przemek, ale... Nie. Kobel, prawie. Kobel mi się zabił. Porób sam siebie, ju. Porobię ciebie, Bartek. Dobra, czekam, dawaj, czekam. O, tym się włącza, dobra. Spoko, Bartek. Wszedłem jak Filip skona... No chodź, Przemek, Kobel. Ach, Kobel, jeszcze taki kurde cwan nie był. A kurde! Yes. Ale porobił właśnie to Cezar. Okej, okay. W takim razie po Kobel mam tyle samo ilość żyć, a Cezar ma tak samo jak Przemek, więc... Widzę, ja nie chcę mieć tak samo jak Przemek. Więc pojedynek widzę wyrównany. Na razie Przemek. Jak to? Nie, przeleciałeś nad linią. Kurde, no nie wierzę. Dobrze, Przemek, dobrze, teraz jeszcze... Ajajaj. Lecimy od nowa. Dobra, nie dało się w takim razie. Czyli wszyscy mają po 3 punkty. Okej. Okay. Nie, poza... Koblem, nie. Kobla wszyscy mają 3 punkty. Czemu ty na Kobla teraz tak plujesz lekko? Kobla to jest bardzo wytrawny gracz, kappa. O, ucieknij.
wytrawny kap. Tak jak nie wleciałeś w moją linię? Nie lubię swojej linii, jest brzydka. Jest taka fajna, fioletowa. No właśnie. Taka męska. A ja lubię różowe linie. O, kobiet właśnie powiedział samobójstwo. Jeżeli mówię o różowej, właśnie kobiet powiedział samobójstwo. Okej. Okay. Requiescat in pace. Jakby powiedział Ezio Auditore de Firenze. Ezio Auditore de Firenze. Mario! W tej sławnej postaci z... Luigi! Mario! It's me, Mario! Nie ma kobel, jest od ciebie. It's me, Mario! Oh shit. Oh shit! No, bez jaj! Znowu to samo. Ten bus w ogóle nie działa. Ledwo nad ziemię unosi. Jezu! Nie! A kurde! Przemek porobił dwie osoby. No, Przemek jest taki cichociemny. Nie, porobił. Przemek jest taki cichociemny, nie? Nie, tylko mnie nie ściągnął w tym momencie. No, tylko nas dwóch, tylko nas dwóch ściągnął. No bo ja lubię się bawić z wami. No bo zaklinowałem się, nie mogę nic zrobić. Kobel, za chwilę wypanisz może? Może. O kurde. Kobel, myślisz, taki fajny jest. Aha. Kobel! Chodź tutaj, misiu. Kobel! Nie! Co? Jakim cudem? Ej, halo, to jest coś nieprawidłowe. Zdajesz, że to chyba Przemek wygrywa. No i nie, dlaczego tak sądzisz? Ona... Jezu, wyleciałem do góry. Widziałem to. To. A wypadłeś? Tak. Tak. Cezar, powiem jedno, to chyba nie jest twoja szczęśliwa mapka. Jeden mecz wygrałem, wygram też i trzeci. Aha. Tego nie muszę. O, jaki pewny, dobrze. Tylko nie wiadomo, czy będzie ten trzeci mecz w ogóle. What the fuck? Co przeleciało koło siebie i nie trafił. Przemek, dawaj, liczę na ciebie. Na serio na Przemka liczysz? Aha. Ja bym szybciej na Kobla już liczył. Ale w sumie Kobel... Dzięki, nie, nieważne. Bartek, za... Nie, w sumie Kobel to jest rak, więc nie, nie liczę na niego. Przemek, dawaj, wygrasz sobie. Dawaj, polub Bartka, polub Kobla. W momentu, już tylko po jednym życiu, ty masz trzy. Uważaj, bo Bartek skręca. Pokazuje środkowy palec. A... Wow! Wow! To było piękne! Ja myślałem, że to przelecę. Przelecieć to możesz co najwyżej, no. Uf! Cezara. Uf! Nie, Kobla. Fuck it, police! Up! Dobra, lecimy dalej. Nie podniósł. Ja jest skok już wzięty. Dobra, jadę po boosta i kurde porobiam was, nie? Jesteście easy. Nie wziąłem boosta. Nie wziąłem boosta. Poczekajcie, wróćmy do początku tego mojej przemowy, dobra? Której? Temu Adolfie? Nie, to tylko Kobel. On mówił o Adolfie. Adolfie. Oh shit. Dobra. Adolf? Znałem człowieka, taki sławny był kiedyś. Nie! Pomiędzy linią byłem, nie? Został się nie mogłem. No. Co by ci tylko został? Dawaj, robisz kobla! Dobra, niech sobie przemów wygra. No fuck. No Kobel, daj się porobić. Nie daj się, Kobel, nie bądź pustcia. Kobel! A! Aha, to by było na tyle, okej. Okay. Będzie prowadzenie wzrostu. Pierwszą rundkę wygrał Przemek. Nie wiadomo. Egzekwo będzie czy insta-death? Nie, jeszcze jeden będzie. Będzie bodajże na samym środku właśnie... Tak, teraz będzie, to się dłużej utrzyma na tym. No, na samym środku. Dobra, w takim razie proszę państwa, kto wygra? Kto wygra? Kobel? Rak? Czy Przemek w ogóle? Szkoda gadać o tym człowieku. Co ty gadać o takim Bartku? No, proszę państwa, emocje się gają zenitu. Przemek właśnie się zablokował we własnym kręgu. Kobel go omija. Kobel robi własne kręgi śmierci. A Przemek przejeżdża przez własne linie. To chyba u ciebie. No. Proszę państwa, ścigają się. Ścigają się w tym jakże niebezpiecznym wyścigu śmierci. Kto go wygra? Przemek? Jako różowa siła? To trochę kończy. A nie, ale Przemek jest fioletowy? Przemek niebieski. Dobra, pięknie, Kobel wygrał. Dobra, w takim razie pierwsza runda, Kobel. A mi się grać. Druga runda, Kobel. Zamknijcie mordy, dziękuję. Yeah. Paweł i trzecia runda. Dobra, czyli w takim razie run 2, a potem zakończymy sobie odcineczek. Run 3. Bo Bartek nie wygrywa. Cezar. I jednej rundy. Cezar. Zamknij mordę, kurde! Dziękuję. Dobra, lecimy. Runda czwarta. Run 4. Fight. Runda trzecia. Bartek. Naucz się liczyć do czterech. Nie potrafię zamknąć mordę. Dobra, lecimy. Ciach. Znaczy jesteś jak Gabin, dla ciebie nie istnieje numer 3, jest tylko numer 4 od razu po dwójce.
Ale wziąłem boosta, lubię. Więc wiesz, o to mi tylko chodziło. Jesteś słaby. Aha. Ajajaj. Mówiłem, że jesteś słaby? Nie, słaby to jest twoja twarz na przykład. I co wtedy? Słaby, słaby to jest twoja... Yeah. Jezu, Majtek. Prawie. Pa. Czemu to posadzić tu? Aha, wypadłem. Majtek. Ta gra mnie nie lubi dzisiaj. Serio, ta gra mnie nie lubi. Aha, już po cesarze. Nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj. A, no cóż, bywa i tak. No dobra, może przynajmniej kobla porobię. Przecież kobel to nie jest żadne wyzwanie w sumie. To jest kobel, mały, niewinny kobelek. Kamień. Appa. Kamień. Kawałek kamienia. Pójdę skinąć. Ale minąłem. Co ty zrobiłeś? Czemu what the fuck? Ebo prędkość. What the fuck is going on? Okej. Prędkość maksymalna. Dawaj, na tą linię. Ja tylko po tych liniach jadę. Dobra. To był boost. A zapętlamy się. Trochę. Tylko kołem ma jedynie taką fajną sytuację, nie? Bo się nie No bo gra sam, bez przyjaciół. A co jak ty, Przemek? Aha. Myślałem, że podniesiesz tego boosta, co nie? Aj, to niestety. Rakowe sytuacje ciąg dalszy. Okej. Okay. Nie, Przemek! Co tam się dzieje? Odwal się ode mnie! Co tam się dzieje? Chciałbyś! Kurde! Kowe, nie zaplątasz mnie swojej nienawiści do mnie. Cesarze były. Nie zaplątasz mnie. Dobra, trzeba kobla rozdupić. Dawajcie na Cezara, dawajcie na Cezara. Aha, bo Cezar sieje nienawiść wśród tej ekipy. Kappa. No, chyba ty. O! Co? O? Jak pan Jezus powiedział? No, Jezus nie istnieje. Jak ty przyjechał przez moim... Ty przyjechał przez moją linię, jeżeli się nie zginął. Jak? No, maga kina. Ale policja. Się nazywa maga kina. Dobra, ciach. No nie, Bartek, ty... Bartek mi właśnie życie uratował. Nie ma za co. Bym wjechał, Portam się na przyszłość, kappa. Bartek, ty ciuć foku. Aha. A Bartek powinien wypaść. Nie mogę jechać. Jak nie możesz? Okay. Możesz. To było po prostu spełnienie czasu. Aha. Plomo było po prostu i tyle. Moja postać nie jedzie, ona się toczy. No jak tylko taka gruba jest. Oh shit. Dobra. Jeszcze jak mam... Kobel ma życia? Kobel ma 4 życia. No ma życia. Sami nie gra nawet. No, nie, po prostu on nikał tych naszych pojedynków i tyle, nie? I dlatego ma 4 życia, no prosty jak... No bo Kobel gra tylko po to, żeby wygrać, a nie żeby pograć, no. Powiedział Cezar. No właśnie, powiedział Cezar. No. Znaczy niewidoczny jeszcze jestem. Ja po prostu staram się unikać takich sytuacji jak teraz. Ale to nie jest takie łatwe, kurde. Lekko, dobra. No i proszę państwa, kto wygra? Zostało minus 45. I Kobel ma 4 życia. Czekaj, to wygra, nie? Aj. Ja to umrze. Mówisz, że ile ma? Ma 3 życia. Już ma 3, okay. Bo go polubiłem. Cześć Cezar, na razie Cezar. Ale ja dalej żyję. No tak, bo ci minąłem, ale twoją mi nie minąłem, nie? Ogólnie, o to mi chodziło. No chodź, to fajnie jest. Bez. A kurde, nie potrzebuję busa, co że... frajer. O Jezus. Jedź na górę. Ja pojedź po górze, po rampie. Ja? Aj. Cezar. Kurde! Ooooo! I teraz Kobel, ja kontra ty. Ja kontra ty. Telotowanie. Finalnie się wpakowałeś moją linię. O jas. Dobra. No Patrz, może go porobić, ale daj mu wygrać, bo to będzie przynajmniej koniec. Bo tylko ja z Koblem walczyliśmy, teraz wygramy. What the f... Aj. Pięknie, Kobel, pięknie. Yes. Dobra, w takim razie cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Dzisiaj gra ze mną zwycięzca Kobel. Hej, hej. Przegrany Cezar. Wygrałem łącznie 3 razy, a Kobel tylko 2. I no name, który w ogóle nie potrafi grać i jest totalnym noobem, Przemek. Dzięki, papa. No. I kompletny przegryw Bartek, który nawet... W takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, komentarz, jaki kolejny tryb. O, takie łapki albo... Kurde, nie mogę dać się drugi. Albo takie coś. O. Jeżeli oczywiście wam się podoba, to zostawcie komentarze pod filmem, jaki kolejny trybik oraz subka, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. Okej, w takim razie sobie będę z wami żegnał. Do następnych odcinków i trzymajcie się. Cześć, papa. Papatki. Hey, hey.